Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym poopowiadam to i owo o racjach żywnościowych. O takich, które znacie i już pewnie posiadacie. I takich, o których możliwe, że nie słyszeliście, a może warto, żebyście je poznali. Racje żywnościowe. Temat dość teraz często spotykany. Wydaje się, ok, racja żywnościowa, czyli to, co jemy, co dostajemy, jakieś danie. Jaka jest historia tego? Pierwsze racje żywnościowe już w XIX wieku były tworzone. Oczywiście nie były tworzone w sposób taki, jak teraz występują, czyli jako tak zwane MRE, czyli meal ready to eat, czyli danie gotowe do jedzenia, praktycznie bezpośrednio z tego pojemnika, czy tam z worka, jak się je wyciągnie. Były najczęściej robione dawno, dawno temu w postaci słoików. W słoikach mieli wojskowi dania podawane i mogli w taki sposób gdzieś tam na polu bitwy, czy gdzie zostali wysłani, po prostu przetrwać. Jako że technologie oczywiście rozwinęły się bardzo, bardzo, bardzo szybko, całe 100 lat później, czyli pod koniec XX wieku, już się pojawiły w wojsku amerykańskim racje żywnościowe, które zawierały pełny posiłek. Pełny posiłek, który można było przygotować. Wszystkie rzeczy, które były potrzebne do przygotowania posiłku, były w jednym worku. Ale nie o takich racjach żywnościowych chcę powiedzieć. Chcę poopowiadać dzisiaj o czymś jeszcze bardziej, może nie ekstremalnym, ale takim, co wytrzyma naprawdę bardzo, bardzo długo. A do tego dojdziemy, to na samym końcu. Na początku zapewne już takie zapasy posiadacie. Posiadacie różnego rodzaju konserwy. Ale ostatnio, to mnie bardzo zdziwiło, tego nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Zostałem sam zaskoczony. Nie spodziewałem się, że ile byście dali termin przydatności tego chlebka? Jaki jest? Możecie podać w komentarzu, ale już Wam powiem. Ten chleb ma termin przydatności 24 miesiące. To jest zaskakujące, prawda? Jak to jest możliwe, że chleb ma taki długi termin przydatności? Ano ma, moi drodzy, jest to chleb wojskowy na naturalnym zakwasie, nie zawiera żadnych konserwantów, jest specjalnie przygotowany, jest w podwójnej folii, to jest jedna zewnętrzna, jedna wewnętrzna, z całkowicie wyssanym powietrzem. Sposób jego przyrządzania jest bardzo prosty, można go po prostu wyciągnąć z tego wszystkiego, pokroić na plasterki, włożyć do tostera i podgrzać. Można również włożyć z tą wewnętrzną folią do kuchenki mikrofalowej i podgrzać w kilka minut lub po prostu wyciągnąć go ze wszystkich folii, włożyć do piekarnika i też go tam podgrzać. I uwierzcie mi, już taki jeden jadł, nie będę go teraz otwierał. Chociaż jeśli będziecie chcieli jakiś unboxing tego typu produktów, jak najbardziej dajcie znać, stworzę jeszcze jeden film. Więc sami widzicie, chleb 2 lata przydatności. Idealnie pasuje do konserw, ale dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o takich produktach, które mają termin przydatności nie rok, nie 2 lata, ale na przykład ten produkt ma termin przydatności do 2027 roku, a ten, moi drodzy, do tylko 2037. I co jest ciekawe, popatrzcie, tutaj jest termin przydatności, że nie oszukuję. I co to, moi drodzy, jest? Jest to może nie takie typowe MRE, o którym opowiadałem, czyli w woreczku mamy całe danie. To są racje żywnościowe takie zabezpieczające po prostu życie. Czyli jeśli nie mamy nic innego do zjedzenia, możemy wziąć, bo to jest, zaraz Wam pokażę, akurat otworzę to jedno. Pokażę Wam, jak to wygląda. Są to takie małe batoniki. Tutaj to opakowanie ma dzienną porcję kaloryczną dla dorosłej osoby, czyli ponad 2000 kalorii. Dokładnie jeden, to jest 9 takich małych batoników i każdy ma po 270 kilokalorii, więc pomnóżcie, wychodzi ponad 2000. I co to zawiera i jak to wygląda? Moi drodzy, zawiera to
tłuszcz jest potrzebny, żeby mieć energię. 14% tłuszczu. Co dalej? Witaminę C, witaminę B1, B6, D, wapno, żelazo, potas i cukry. Już to otwieram i pokażę Wam, jak to wygląda, w jaki sposób można skonsumować. Jest to bardzo dokładnie zamknięte, z wyssanym powietrzem, dlatego też może tak długo to przetrwać na Waszej półce. I mówię Wam, dlaczego warto coś takiego na wszelki wypadek u siebie w domu mieć. A więc jak widzicie, to jest jeszcze pozalepiane tutaj folią naokoło. Zaraz wyciągniemy jeden batonik. Jeden batonik wygląda tak. To ma 270 kilokalorii. Zobaczcie, jest to bardzo poręczne, bardzo mało miejsca zajmuje i co najistotniejsze, ma bardzo długi termin przydatności. Ja wiem, że to pewnie nie jest coś, co będziecie jeść na co dzień, ale w razie W, w jakiejś sytuacji, że nie macie możliwości nabycia jedzenia takiego bardziej wartościowego, pełnowartościowego, to coś takiego, taki batonik może uratować Wam życie. Wygląda on tak. Jeszcze się złamał na pół. Jest dość kruchy. Możecie go wziąć po prostu, ugryźć i zjeść. Smakuje jak takie ciasteczko z cukrem, ale również możecie wziąć, pokruszyć, nalać mleka i zrobić papkę na wszelki wypadek, jak już nie będzie nic innego do jedzenia dla małego dziecka. To po nasiąknięciu bardzo porządnie możecie jeszcze pokruszyć, bo to jest łatwo kruszące się, zobaczcie. Wydaje się, że to jest prawie jak bułka tarta, ale to nie jest bułka tarta. Tak jakbyście mieli kruszonkę z ciasta. O, podobny smak do kruszonki. Więc coś takiego zamieszacie, to naciągnie wody i macie, może być woda albo mleko. Możecie też bezpośrednio jeść, tak jak Wam pokazywałem. I macie danie, które dostarczy Wam dość dużą ilość energii. Wiadomo, energii no takiej niekonkretnej jak danie, na przykład mięso i chleb i jeszcze jakieś inne przetwory, ale takiej, która pozwoli Wam przeżyć. Rozważcie to, żeby we własnych zapasach długoterminowych mieć również tego typu produkty. To nie jest w żaden sposób sponsorowane, my tego nie sprzedajemy, ale możecie poszukać dwóch najbardziej popularnych na rynku, Seven Oceans i NRG 5. Generalnie te dwa są najbardziej popularnymi racjami takimi żywieniowymi, długoterminowymi. Ten 5 lat, a ten 15. Więc nie mówię, żebyście kupowali tego nie wiadomo jakiej wielkiej ilości. Miejcie przynajmniej po kilkanaście, kilka sztuk takich na rodzinę. Niech sobie leżą na wszelki wypadek. Zawsze można je ze sobą zabrać na jakąś wycieczkę w góry, jeśli nie zostałyby wykorzystane do tego typu prepersowego zastosowania, że musimy mieć zabezpieczenie, możecie zawsze wziąć to ze sobą i po prostu doładować akumulatory dużą dawką energii. Tyle na dzisiaj, moi drodzy. Serdecznie Was pozdrawiam. Przygotujcie sobie zapasy na najbliższe lata, a dzięki temu możecie mieć nawet zapasy na naście lat. Takie oczywiście zabezpieczające. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia następnym razem.